nas mówić o tym, jaka jest prawda odnośnie Boga. Chcę, żeby każdy z was mógł dzisiaj realnie dotknąć Bożej obecności. Ja chcę, żeby każdy z was dzisiaj mógł doświadczyć tego, kim był, jest i zawsze będzie Bóg. Przyjaciele, chcę, żebyście zostali z nami przez ten czas, żeby każdy z was, kto nas słyszy, mógł dzisiaj przyjmować swoje cuda. Mógł dzisiaj przyjmować prawdę, która doprowadzi wasze życie do tego, że ono będzie zmienione. Chcę, żebyście zrozumieli bardzo prostą rzecz, że Bóg to nie jest religia. Ja nazywam się Artur Ceroński i osobiście spotkałem Jezusa w 2001 roku w więziennej celi. Uklęknąłem na kolana i zdecydowałem, ja mówię, zdecydowałem o tym, że Jezus jest moim Panem. To nie było dlatego, że miałem jakieś widzimisię. Byłem człowiekiem, który świetnie sobie radził w życiu. Siedziałem wielokrotnie w więzieniach, potrafiłem zarabiać pieniądze, handlowałem narkotykami. Byłem człowiekiem, który nawet zabił człowieka w wieku 17 lat. Ale kiedy zrozumiałem, że Bóg mnie kocha, kiedy zrozumiałem, że ta miłość nie ma granic, kiedy zrozumiałem, że ja potrzebuję Boga, to uklęknąłem i oddałem Mu swoje życie. I dzisiaj chcę, żebyście mogli słuchać o tym, co przeżyli ludzie w związku z Bogiem, co się stało w ich życiu. Ja chcę, żebyś Ty mógł doświadczyć tego, co doświadczył każdy z nas, realnego spotkania z Bogiem. I nie mów, że nie potrzebujesz Boga, bo Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, ale są usprawiedliwieni za darmo, zupełnie za darmo. Nie trzeba chodzić do kościoła, nie trzeba się spowiadać, nie trzeba przyjmować komunii, żeby pójść do nieba. Wystarczy uwierzyć w to, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy, że wstał z martwych i uznać go jako Pana swojego życia, a wtedy twoje ego upadnie w kruzy, a ten frajer, diabeł przegra realnie w twoim życiu. Jeżeli zdecydujesz, jeżeli podejmiesz decyzję, że nie chcesz na tej ziemi być egocentrykiem, to niebo otworzy się dla ciebie, bo to jest Jezus umarł za twoje grzechy, po to wstał z martwych, aby dzisiaj każdy z was miał szansę wejść do nieba zupełnie za darmo. Na to nie trzeba zasłużyć dobrymi uczynkami, nie trzeba zasłużyć niczym. Wystarczy uwierzyć, a wiara jest pewnością tego, czego nie spodziewamy. Ona jest przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. I Bóg dzisiaj chce, żebyś ty zrozumiał bardzo prostą rzecz, że łaska jest dla ciebie, ta niezasłużona Boża przychylność, ona jest dla ciebie, ale musisz zdecydować, tak jak ja kiedyś zdecydowałem, tak ty dzisiaj musisz zdecydować. Wystarczy, że zaufasz w tą prostą Ewangelię, w to, że Jezus umarł na krzyżu, w to, że wstał z martwych. Jeżeli uznasz go jako Pana, twoje życie zostanie zmienione. Potężny Święty Duch zmieni cię w innego człowieka. On wejdzie w ciebie i cię ożywi od wewnątrz. Tego nie zrobi żaden człowiek, tego nie zrobi żaden system filozoficzny ani żadna religia. Jezus Chrystus to osoba. To nie jest jakiś pilocik powieszony na kawałku drewna, do którego ludzie się kłaniają. To nie ten Jezus. Jezus to nie są te chipsy o smaku kościelnym. To nie ten Jezus. Jezus jest żywy. On jest osobą. On jest królem królów i panem panów. On tu przyszedł na ziemię nie po to, żeby odbębniać głupowe kawałki w każdą niedzielę w kościele, ale po to, żeby spawić człowieka. I dla niego każdy człowiek jest ważny, bo Słowo Boże mówi, że on tak pokochał świat, że syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jeżeli ty uwierzysz, to sięgniesz po życie wieczne. I nie bądź arogantem, nie mów, ja nie potrzebuję. Każdy potrzebuje Boga, bo my jesteśmy tylko zwykłymi ludźmi. Używamy trochę mózgu, jesteśmy w większości złożeni z wody, ale kiedy Duch Święty wchodzi w nas, to zmieniamy się w innych ludzi. Ale żeby to się stało, musisz uwierzyć tą prostą Ewangelię. Zostań tutaj z nami i słuchaj tego, co zrobił Bóg w życiu różnych ludzi.